Jesteśmy na terenie klastra innowacji społeczno-gospodarczej Zabłocie. Dziś wspólnie z Impost Green sadzimy krzewy i drzewa, lipy, jarząby, kaliny, bzy czarne i róże. W sumie 500 roślin. Jest to kolejny przykład współpracy na społeczną odpowiedzialność biznesu, współpracy z firmą, która sponsoruje dziś sadzonki. Sadzimy z dziećmi, sadzimy tutaj z pracownikami klastra i zazieleniamy ulicę, zazieleniamy przestrzeń, także żeby tu dobrze wszystko wyglądało i żeby ta przestrzeń dobrze funkcjonowała. To jest przykład udanej współpracy między dużą firmą, dużą korporacją i to po raz kolejny sadzenie drzew. Powstanie tutaj kilkadziesiąt ładnych roślinek, 7 czy 8 dużych drzew. Wiem, że to nie jest ostatnia akcja i cieszę się, że mogę w tej akcji brać udział. Innowacyjność potrzebuje odpowiednich warunków, a zieleń to jest z pewnością ten element, który nadaje tej innowacyjności pewnego wigoru, pewnych dobrych emocji, więc czym więcej drzew wokół innowacji, tym lepiej dla innowacji. Impost Green City istnieje od 3 lat i Kraków był jednym z pierwszych miast, który wszedł z nami w tę współpracę, bo tak naprawdę jako firma i jako miasto mamy wspólne cele. Chodzi o to, żebyśmy żyli wszyscy w zielonym, nowoczesnym, czystym mieście. Przy realizacji tego wspólnego celu, jakim jest akcja zazielenienia, bardzo chętnie bierzemy udział, bo to nie jest już pierwsza akcja. 2 tygodnie temu braliśmy udział w tworzeniu ogrodu szkolnego na Dębnikach, a rok temu spotykaliśmy się na Ruczaju, gdzie posadziliśmy łącznie kilkadziesiąt drzew.